Naprawdę pytaj i ptactwa niebieskiego, a powie ci, kto spośród nich wszystkich nie wie, że dokonała tego ręka Pana? Księga Joba, 12 rozdział, 7 i 9 werset. Tak, w przyrodzie znajdujemy fascynujący ruch i piękno. Ptaki, brodzące i pospolite szpaki tworzą roje ptaków, w skład których wchodzi do 300 tysięcy osobników. Tańczą na niebie jak balet, albo też zaciemniają je swoją ilością. Rój wygląda tak jak jeden organizm, który porusza się w różnych kierunkach i ciągle zmienia kształt. Dlaczego jednak ptaki nie wpadają jeden na drugiego? Najwyraźniej każdy ptak orientuje się według swojego najbliższego sąsiada. Gdy jednak ptak zmienia kierunek, to natychmiast przenosi się to na cały rój. Czas reakcji wynosi tutaj tylko 15 milisekund, co jest 3 razy szybciej niż normalny czas reakcji. Oczy ptaków są o wiele bardziej wydajne niż oczy ludzkie. Ptaki potrafią zarejestrować do 150 obrazów na sekundę, podczas gdy ludzkie oczy potrafią zarejestrować tylko 23 obrazy na sekundę. Ludzie muszą trenować na przykład krok marszowy, pływanie synchroniczne albo lot samolotem w formacji. W taką przychodzi, tutaj po prostu widzimy, że jest to różnica, bo ptakom przychodzi to wszystko z łatwością. Ptakom, stworzeniom Bożym, przychodzi to wszystko z łatwością. Wszystko wygląda elegancko i pięknie i przybiera ciągle nowe, zaskakujące formy. Można by pomyśleć, że ptaki mają z tego radość i swym lotem chcą pokazać, w co wyposażył je Stwórca. Gdy oglądamy pióra, gdy analizujemy lot ptaka i gdy obserwujemy rój ptaków, to powstają pytania, na które naukowcy nie zawsze są w stanie odpowiedzieć. Po dziś dzień w wielu sprawach pozostaje to dla nas tajemnicą. Możemy się tylko dziwić i widzieć w tym Bożą rękę. Tak na marginesie, ptaki przez naukowców są zaliczane do dinozaurów, które, jak widzimy, otaczają nas licznie jako ptaki. I jeśli ktoś mówi, że dinozaury wyginęły, to albo mówi to na podstawie tego, że zupełnie nie orientuje się w tym, że ptaki są dinozaurami, i wtedy jest to twierdzenie niedorzeczne, albo w jakiś inny sposób jest winien tego typu błędnej wypowiedzi.